Cześć, witajcie z tej strony Piotreku, witam was w kolejnym filmie z pisania skryptów do Minecrafta. W tym filmie zajmiemy się szansą. Szansa, czyli jeżeli coś się stanie i jest jakaś szansa na to, na coś, to czy coś się może stać. Zobaczmy, jak to działa w praktyce, czyli zróbmy sobie prosty drop. On break stone. Chance of, dajmy na przykład 50%, drop 1 diamond, cent, ok, czyli to wygląda mniej więcej tak, skarbu. To jest z poprzedniego filmu i teraz bierzemy sobie stone'a. 50%. Czyli powinno mi co drugiego padać. O, teraz trochę pecha mam, dobra. No. Czyli to działa. Sprawdźmy, co jeszcze można z tym zrobić. Na przykład zróbmy, że chance of 30%, drop 2 volt ore i sand. Gratulacje, znalazłeś rudę. To chyba tak to się pisze, nie jestem pewien, pewniejsza z tym. Can't understand. Diament. Znalazłeś rudę złota. Czyli mamy taki prosty drop. Wypada. Ale co jeszcze można zrobić? Zapytać. No, na przykład można być on. Kill zombie. 90% dajmy drop. Iron ingot, sand. Wydaje mi się, że to powinno zadziałać. On kill, może on kill to było. Uhuhu, on kill nie działa. A, no dobra, wiem, dlaczego to nie działa. W takim razie zmieńmy to na przykład na on. Eat. Chance of. Ok, GM 0. Wypadły 3 sztabki żelaza. Wezmę sobie jeszcze jakieś siatki i sobie pobiegam. Difficult. Hard weźmy, żeby mi szybciej wód spadał. Jest. Trzymy się w dół. Wypada żelazo. Jeszcze sobie możemy pobiegać chwilę. Uf, co ja chyba będę biegać? Efekt i... Na 10 sekund wód. Zabieram. Wood 4, o, już idzie jakoś. Tam ta saturacja cała była. O, a teraz nie wypadło. Jeszcze raz. Bo tu nie jest 100%, tylko 90%, więc no. Jak się nie ma szczęścia, to może czasem nie wypaść. Co jeszcze można? No. On mine geared. Hands off.
daje takie duże te szanse, żeby to było widać po prostu, żeby musiał całego stołna wykopać, żeby coś się stało. Możecie sobie dać mniejsza. Tylko, że cały czas daje drop. Róbmy na przykład, że... Okej, i teraz dirta potrzebujemy. To, że z tym jest taki problem, że to chodzi o kopanie, a nie o niszczenie. Także weźmy sobie łopatę. No nie, czyli jednak to też niszczenie jest. Okej. Dobra, ale co jeszcze można zrobić w takim razie z tymi szansą? No właśnie, co? Można zrobić... W sumie nawet nie wiem, co jeszcze. Jak tą sobie chwilę pomyślę, co jeszcze można z tym szansą zrobić. Można zrobić z tym na przykład on it give player 1 stack named sobie, co daje mało jedzenia, ziemniaki. Jedzenie i opis dobry, tylko że mnie to zabije, bo jestem na trudnym. O, na 16 minut sobie dałem. Super. To chyba ziemniaki już zostały. No i daje mi powoli te stejki. Tak w sumie można by zrobić jakieś nieskończone jedzenie, ale... to nie w tym filmie, to ma być szanse. Głównie to tyle chyba z szansy, mam nadzieję, że zrozumieliście, o co chodzi z tym w takich kilku przykładach. No czyli co tutaj się dowiedzieliście? On break stone, czyli podczas niszczenia stone'a szansa 50%, drop 1 diament, wyślij, to powinniście już wszystko wiedzieć, jeżeli od początku oglądacie, 30% na 2 rudy złota, on eat podczas jedzenia 90% na dostanie steka, o nazwie z opisem, podczas kopania dirtu 60% na to, że wam się napisze kopałeś dirta, kod z opisa, kod z odcinka w opisie i to by było chyba tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Mówił do was Piotrek. Cześć.